Cześć, Jacek z tej strony. Mam dzisiaj dla Was recenzję tutorialu One Light 2.0 od Zaka Ariasa. Od Zaka Ariasa, człowieka, który tak naprawdę nauczył mnie prawie wszystkiego i człowieka, którego miałem przyjemność i zaszczyt poznać w Berlinie na Photogolf Plus. I szczerze przyznam, że One Light 2.0 to jest jeden z najbardziej kompletnych tutoriali, dla osób, które chcą błyskać. Jest to oczywiście tutorial w języku angielskim, jest on dostępny do kupienia online na stronie Zaka Ariasa Dead Pixel i jest on utrzymany w konwencji właśnie DeadPixel. Jeżeli śledzicie Zaka Ariasa, to w pewnym momencie swojej powiedzmy internetowej kariery założył właśnie stronę DeadPixel, gdzie miało być mniej szumu, więcej takiej powiedzmy treści i wszystkie filmy na Dead Pixel takie one są naprawdę mięsiste, fajne właśnie upakowane wiedzą one były nakręcone w czerni i bieli i tak samo jest nakręcony ten tutorial w większości przynajmniej tak gdzieś 75% całego tutorialu jest właśnie w czerni i bieli i tylko konkretne sesje są w kolorze dlatego że tam kolor ma znaczenie a wszędzie indziej tak naprawdę chodzi o światło i tutaj kolor nie ma znaczenia, tylko chodziło o to, żeby pokazać jak rozkłada się światło. Ale przejdźmy do całego w ogóle tutorialu od początku. Całość zawiera 7 godzin naprawdę konkretnego materiału, tak naprawdę bez zbędnych rzeczy. Wszystko co tam jest, to jest wartościowa wiedza, którą, jeżeli przyswoimy od początku do końca, to mamy zbudowany warsztat oświetleniowy na jednej lampie. Na początku Zak mówi o sprzęcie. Pokazuje swoją taką troszeczkę ewolucję lamp błyskowych, dlatego że wspomina o starych Vivitarach 285. Jest to lampa, którą w ogóle kupiłem ze względu na Zaka Ariasa. Kupiłem dwie. Jedna przyjechała zepsuta. Znaczy brat mi przywiózł ze Stanów. Nie sprawdził. Jedna była rozwalona. Straszny smutek. Tak samo Kota 28. No jeden Apollo. Świetny softbox, taki z bardzo cofniętym dyfuzorem, ale to właśnie kupiłem ze względu na Zaka Ariasa i to jest sprzęt, którego on do dzisiaj używa. Te, te same lampy ma do dzisiaj, używa ich, dlatego że dla Zaka światło to światło. Głównie liczą się modyfikatory i mówi to w tej części, że jeżeli weźmie małego speedlighta, puści to przez parasolkę, tam powiedzmy 100 cm dyfuzyjną i weźmie jakąś głowicę większą studyjną i puści to przez tą samą parasolkę dyfuzyjną, to efekt na osobie fotografowanej jaki uzyska to jest światło z parasolki dyfuzyjnej. Nie z małego speedlighta albo z dużej lampy tylko z parasolki dlatego, że modyfikator ma tutaj największe znaczenie jeżeli chodzi o kształtowanie właśnie i modelowanie światła. Także to Zak podkreśla w swoim tutorialu i to w jak bardzo praktyczny sposób on przekazuje tę wiedzę na przykładach, i wszystko jasno logicznie pokazuje. To dla mnie było największą, taką właśnie zaletą wszystkich poradników Zaka. I dlatego on jest taką moją główną osobą, na której bazowałem swoją, całą swoją wiedzę. I tak naprawdę to wszystko, co się tutaj dzieje na kanale, wszystko, cała moja ścieżka rozwoju, była wzorowana na Zaku. Ja zawsze chciałem robić takie tutki, jak on, chciałem. W pewien sposób nauczać w ten sam, znaczy w podobnym kierunku, czyli z technicznego błyskania, żeby ktoś, kto przyjdzie do mnie na warsztaty, albo obejrzy moje tutoriale, zrozumie zasadę działania pewnego po prostu schematu typu użycie światła błyskowego, a nie rozrysuje mu schemat, że musi być lampa pod kątem 45 stopni z góry w softboxie. I tylko takie ustawienie ma znaczenie. Zawsze mi chodziło o to, żeby przekazywać wiedzę tak jak Zak, czyli osoba, która tego, tego słucha, ma zrozumieć i móc wykorzystać tę wiedzę do rozwiązania każdego problemu, który spotka na swojej drodze, jeżeli chodzi o fotografię w trudnych warunkach. I to też Zak pokazuje. Po wstępie ze sprzętem mamy część też ekspozycji, gdzie tłumaczy wszystko, wszystkie zależności, prawo odwrotnych kwadratów, Dużo tego jest, ale jest to sama przydatna wiedza. I później mamy trzy sesje zdjęciowe. Pierwsza sesja jest z modelką w studio na białym tle, czyli najprostszy możliwy setup oświetleniowy z różnymi modyfikatorami. To jest cały czas jedno światło, dlatego że cały tutorial nazywa się One Light i ZAK dokładnie pokazuje zależność między odsunięciem modelki od tła, przybliżeniem modyfikatora, to wszystko jest pokazane na przykładach w tej części jest to wciąż cały czas czerń i biel, dlatego że tak naprawdę największy wpływ tam ma tylko i wyłącznie światło. Nie chodzi tutaj o kolor. W drugiej natomiast sesji jest już kolorowo, dlatego że cała sesja odbywa się w pomieszczeniu z antycznymi chyba meblami, z takimi zabytkowymi, jest tam dużo koloru, który gra kluczową rolę w zdjęciach, które powstają, dlatego że bardzo dużo elementów jest na przykład na początku czerwonych. A muzyk, który siedzi na sesji, jest na przykład w niebieskiej koszuli i są to dopełniające się w miarę kolory. Także jest to trochę wykorzystanie teorii kolorów i ma to znaczenie w odbiorze całości, dlatego ta część tutorialu jest nakręcona w kolorze. Tutaj jest kilka oś przykładów oświetleniowych, też w różnych, właśnie. W takich konfiguracjach, że mamy coś na pierwszym planie, coś z tyłu, na szerokim kącie, żeby pokazać bardziej pomieszczenie, żeby było symetrycznie, Zak stara się robić, żeby głowa była w, mie w czystym miejscu, żeby nic nie wystawało, nie przecinało głowy. Także wszystkie te techniczne rzeczy, które się pojawiają, Zak adresuje, on to wszystko mówi i to nie jest, nic tam nie jest przypadkowo. Jeżeli jest, to jest to szczęśliwy przypadek i efekt jest Zarąbisty, jak to w przypadku Zaka Ariasa. Dla mnie jest to człowiek, który robi najbardziej czyste, techniczne zdjęcia, które są gotowe tak naprawdę. Tak samo jak Joe McNally, czy David Hobby, i Gregory Heisler. To są dla mnie rzemieślnicy, którzy po prostu tak operują światłem i sprzętem, że to jest taki wyższy poziom po prostu zrozumienia, gdzie oni po prostu to wykorzystują w taki sposób. Ta wszystko, cała wiedza techniczna jest potrzebna im do tego, żeby stworzyć naprawdę wspaniałe fotografie. I Zak też mówi o tym, że jest część fotografów, którzy rzeczywiście czują zdjęcia i robią wszystko na czuja i im to wychodzi, ale większość musi posiąść tą wiedzę techniczną, dlatego rzemieślnictwo w tym przypadku jest tutaj jak najbardziej wskazane. Powtarzalność, super rezultaty się osiąga tylko i wyłącznie próbując. Idąc dalej w tutorialu mamy też trzecią sesję z zespołem muzycznym, gdzie Zak na początku w studio pokazuje jak oświetlić kilka osób naraz, żeby były równo oświetlone, jak dobrać ciuchy, żeby na przykład ciemniejsza garderoba stała bliżej światła, bo tam będzie większa ekspozycja niż ta osoba, która będzie dalej na przykład w jaśniejszych ciuchach, a to na zdjęciu się wyrównuje. Jest tam więcej efektów typu dym, bardziej takie kontrastowe światło, tylne, kontrowe, już nie takie typowo powiedzmy portretowe, tylko bardziej artystyczne. I później jest kolejna część w kolorze, druga część trzeciej sesji. Jest to część na dworze, gdzie jest już zachód słońca i Zak stara się właśnie zbalansować błysk ze światłem zastanym i tam już też jest najbardziej technicznie rozwinięta część, dlatego że Zak... Używa podczas tej sesji również na przykład głowicy panoramicznej ze średnim formatem i wykonuje zdjęcie zespołu metodą Brenizera, czyli składanie panoramy bokehowej. I wszyscy są oczywiście nieruchomo, kilka zdjęć, wszystkie z błyskiem, zbalansowanie właśnie tego błysku ze światłem zastanym i świetny efekt na sam koniec. Później jest część, która omawia. Wybór zdjęć, selekcje z tych sesji różnych, już teraz wszystkie zdjęcia są w kolorze. Nawet te, które prędzej na ekranie wyświetlały nam się w Czerni i Bieli, także też możemy zw zwrócić uwagę na kilka innych rzeczy. Ale mamy takie jakby odświeżenie tematu w nowej wersji. Izak też pokazuje przykłady innych swoich zdjęć z sesji, gdzie używał nie tylko jednego, ale też większej ilości świateł, i wszystko argumentuje dlaczego, co i jak, gdzie było. Także jest to naprawdę fajna taka szybka sekcja, gdzie wszystko jest wytłumaczone. A na sam koniec Zak nagrał takie powiedzmy podziękowanie i też małą informację dla ewentualnych piratów, którzy nabyli One Light yy, dwójkę niekoniecznie z jego sklepu i mówi tam bardzo fajnie i jasno dlaczego powiedzmy. On na tym cierpi, jeżeli ktoś ogląda to powiedzmy z właśnie torentów, czy u nas to pewnie z chomika, tak? Ja ten tutorial kupiłem po promocji, pamiętam, tam trochę było chyba 10 czy 15% taniej, ale jest wart każdego grosza, jaki jest teraz obecnie ta cena, która tam linki wszystkie są w opisie. Jest to naprawdę kompendium wiedzy takie od początku do końca z całym sprzętem. Nawet są uchwyty na lampy, wszystko jest pokazane, także to jest najbardziej kompletny tutorial o świetle, jaki oglądałem. I oczywiście jest to tutorial w języku angielskim, ale jeżeli znacie angielski to i chcecie błyskać, to jest to pozycja praktycznie obowiązkowa. Także dzięki bardzo za poświęcony czas. To by było na tyle. Jeżeli chcecie sprawdzić moje tutoriale, linki są wszystkie w opisie. Na pewno trwają teraz jakieś promocje. No teraz jest, jeżeli to oglądacie na świeżo, to jest promocja na mój błysk bez tajemnic w plenerze ze względu na powiedzmy lepszą pogodę, która obecnie jest troszeczkę zachwiana. Ale możecie sprawdzić moje wszystkie tutki. Jeżeli oglądacie Zaka Ariasa i obejrzycie coś mojego, to możecie znaleźć kilka analogicznych powiedzmy treści w sensie to co ja chciałem przekazać to na pewno jest też część wzorowana na Zaku, ale ja oczywiście nie, nie chcę kopiować niczego, tylko wszystko jest po prostu wzięte z mojego doświadczenia, z jego wiedzą w moich warunkach, także jest to troszeczkę coś innego, moje wszystkie tutoriale są oczywiście w języku polskim ale gorąco polecam sprawdzić tutorial Zaka One Light wersja 2.0, link jest w opisie, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, hej raz